Siemanko wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wczorajszym odcinku znaleźliśmy Fionę i obiecałem wam, że dzisiaj porozmawiamy z nią na temat właśnie tego, co się tam działo i może wyciągniemy z niej jakieś informacje. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłem wczoraj, bo nagrywam to tak naprawdę od razu i lecimy w takim razie od razu do Fiony bez w ogóle zatrzymywania, tylko wam powiem, że możecie wbić na inne kanały i po prostu ogarnąć, o co chodzi i jakby wiecie, że tak to ujmę, no zaobserwować wszędzie, nie? Głównie na kanał vlogowy możecie widzieć, bo tam się pojawiają odcinki co jakiś czas. Dobra, a ja lecę w takim razie do Fiony i porozmawiam z nią. Halo Fiona, Fiona, wstawaj, musimy porozmawiać. Musimy porozmawiać, ale się wyspałam. No to bardzo dobrze, że się wyspałaś. Musimy porozmawiać, ponieważ musisz mi powiedzieć wszystko, co wiesz na temat Milki. Wszystko, co się działo, wszystkie jakieś ważne informacje i tak dalej. Muszę o wszystkim wiedzieć i tak dalej. Rozgościłaś się tu w ogóle, zjadłaś sobie tutaj creeperkola, hot doga jakiegoś smacznego. No to bardzo zła osoba, bardzo zła osoba. Tak, tu jest... Co to jest? To jest twoja skrzynka? Nie? To czekaj, to na razie tutaj... Czekaj, ja sobie zerknę, co tu jest. Okej, to jest list od Milki. Co jest? Dobra. Wiesz co? Nigdy jej nie widziałam? Okej, dobra, to tak naprawdę nieważne. Wiesz co? Nie, to nie jest ważne. Zastanów się nad tym, co chcesz mi powiedzieć, co się działo i tak dalej. Ja... Sadzonka? Tak, sadzonka. Tam była jeszcze jedna sadzonka. Ja drugą właśnie muszę iść ją zasadzić, bo mi się przypomniało, że muszę zasadzić sadzonkę. Więc ja tu wrócę, porozmawiamy, ale póki co muszę iść. Muszę iść na chwilę, więc zaraz wrócę. Nie, zastanów się na tym, co chciałeś mi powiedzieć, nie? Po prostu. I zaraz jestem z powrotem, dobra? Czym się? Okej, widzowie, mam jakiś list od Milki, co jest grane, co ma to być? Czekajcie, przeczytam to. Drogi Filipie, tu Milki, czy chciałbyś się może ze mną umówić na jakieś spotkanie? Pozdrawiam Milka. O kurde, o co chodzi? Czekajcie, tu jest list drugi. Jakby co, to przyjdź do Toast House, będę tam od niedzieli do wtorku. Co jest w Toast House'ie? Nie, to jest niemożliwe. Dobra, lecę do Toast House'u w takim razie, muszę to sprawdzić, czy jest tam Milki. Dobra, widzowie, zanim pójdziemy do Toast House'u, ja muszę sprawdzić koniecznie jeszcze na kamerach, jak wygląda sytuacja. Tutaj mam taki specjalny panel do tego, żeby sprawdzić właśnie kamery. Uwaga, siadamy. I uwaga, sprawdzamy na komputerze kamery, ale się boję. Dobra, uwaga, odpalamy kamerę numer 1. Na kamerze numer 1 nic nie widzę. Jest spokojnie w tej mojej bazie. Dobra, sprawdźmy kamerę numer 2. Kamera numer 2 również spokojnie. Również spokojnie, dobra, kamera numer 3. Na kamerze numer 3 nic się nie dzieje. Ej, nie, zostałem oszukany. Nikogo tam nie ma na tym, kamera numer 4 też jest pusta. Dobra, kamera... Nie wierzę w to. Jest faktycznie, jest w Toast House'ie Milki. Ej, dobra, w takim razie, nie, wychodzę z tego, lecimy w takim razie tam od razu. Dobra, odkładam tutaj ten panel. Lecimy w takim razie do Toast House'u zobaczyć, coś tam się dzieje. Ej, dobra, jest Milki normalnie na chacie. Ej, tego się nie spodziewałem totalnie. Faktycznie tam czeka, jest akurat wtorek, więc dobrze się zgadza sytuacja cała, czyli ona faktycznie tam jest. Dobra, ej, to jest wielki moment w tym Minecraft'cie. Ja się aż się zacząłem stresować, kurczę, no przecież nie widziałem się z nią ile czasu. Dobra, zobaczymy, czy ona mnie pamięta, bo ja tam słyszałem, że jakieś plotki, że ona niby nie ma pamięci czy coś, ale to nie, jakieś głupoty są w ogóle, jakoś coś tam zmyślacie, widzowie, więc chyba mi się wydaje, że to są jakaś nieśmieszna plotka w ogóle. Dobra, wchodzimy do środka, ona gdzieś tam powinna być. O nie, jestem tak zestresowany. Dobra, wchodzimy, uwaga, jestem tutaj, otwieram te drzwi. Dobra, jest tam, dobra, wchodzimy, idziemy. Halo? Nie jest, halo! Co jest? Czy jesteś, ja nie mogę, żyjesz! Co się dzieje? Ej, dobra! Co? Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Co ty tu robisz w ogóle? No ty istniejesz, yo! No jasne, że tak, a czemu miałbym nie istnieć? Co jest? A, jestem w szoku! A ile ty pamiętasz w ogóle, ile ty pamiętasz? Nic. Jak nic nie pamiętasz? Totalnie nic. Jak nic nie pamiętasz? Jak możesz nic nie pamiętać? To co? No nic, ale... To wiesz, kim byłem? Wiesz, kim byłem? Nie mam pojęcia, ale jestem w szoku, że ty istniejesz, myślałam, że to jest jakiś wymyślony plan. Jak ty nie wiesz, kim ja jestem? Co to ma być w ogóle? No, czeka, skąd mam wiedzieć? Może ci telewizja przypomni trochę i tak dalej. Już wiesz, kim jestem? What? To jest pięć w ogóle. Okej, okay, już ci to przypomniało? Jaś fasada mówi, że jest to wszystko gites. Proszę, no jak możesz powiedzieć, że nie pamiętasz, kim jestem? Nie, no ty jakoś mnie kłamiesz mnie w ogóle. No przecież, kurczę, nie wiem, jak ci to... No, ślub! Mieliśmy ślub! Razem, ślub. Byliśmy razem. No. Ślub mieliśmy. Nieprawda. No jak, nieprawda? Nie, czekaj, ja muszę się, ja chyba muszę, nie wiem, czekaj. Jak nieprawda, co ja nie pamiętam tego, jak możesz nie pamiętać takiej sytuacji, to był najważniejszy moment w twoim życiu, jak ty możesz tego nie pamiętać? Dobra, czekaj, ja ci jakoś to przypomnę, chodź za mną, ja ci zaraz powiem, dam ci jakieś, jak to się nazywa, że, chodź, co ty się tak ociągasz? Idę, no kurio, stresuję się tym wszystkim, nie wiem, nie ma stresowania, chodź, muszę ci pokazać dowody rzeczowe.
dowody rzeczowe dostaniesz okay. na to, że faktycznie mówię i że nie kłamię. Mm. Bo ty jakaś, nie wiem, a czemu zapomniałaś? Czemu, a w ogóle musimy też o innej rzeczy pogadać, ale to zaraz, najpierw ci udowodnię to, co to ci mam do udowodnienia. Chodź tutaj. Okej. Ja nie wiem, czy ja chcę. Za coś czekać. No chodź, no przecież co ci szkodzi? No idę, no dobra, chodź, no idę, no. Idziemy w takim razie, bo muszę ci pokazać jeden dowód rzeczowy, który... Jak to ci nie przemówi do rozsądku, to nie wiem, to parsknę śmiechem chyba. Czekaj, tylko gdzie to było? Aha. Czekaj, chyba to było na górze, tak mi się wydaje. Tak. O, chodź tu, chodź. No dobra, idę, no. Tutaj za mną. No. Dobra. Czysto, nic nieważne, nie, wszystko jest gites. Patrz tu, twoja głowa, pierścionek, dlaczego mam moją głowę? Pierścionek na ślub. Moją głowę? Znalazłem. Znalazłeś moją głowę? Tak. No, naprawdę, ale tutaj jest pierścionek nasz zaręczynowy, znaczy ślubny w sumie. Bardziej. No to w sumie jest zaręczynowy, ślubny to co innego. To ślubny. Ja tego nie pamiętam, no jak przysięgam. Możesz nie pamiętać takich no rzeczy? No nie pamiętam, no skąd mam wiedzieć? No nie, no nie wytrzymiem zaraz. No czy jak możesz nie... Aż mój pies się bulwersuje. Już pies się denerwuje. No, jak możesz nie pamiętać najważniejszy moment w twoim życiu? Przecież ty nawet drzwi te swoje tam w tej swojej bazie, gdzie w ogóle musimy o tym temacie pogadać zaraz. Nawet kot tam był, to był data ślubu. Nawet 19 maja 2020, no jak, no, jak nie, dobra, ale nie dobra, wiesz co, czekaj, znajdę jakiś kij baseballowy, zaraz jak ci przywalę, co sobie wszystko przypomnisz. O kurde, dobra, to jest chyba czas na ucieczkę, No nie, no żartowałem, ale no nie skacz! No nie, no co to ma być za wyobrażenie samobójstwa tutaj na Minecrafcie? No jak możecie pamiętać takich rzeczy? No przecież to jest, nie, ja się załamię zaraz. No nie pamiętam po prostu. Ja się załamię. No jak możesz nie pamiętać tego ślubu? Bo pies jak jęczy, pies jęczy, mówi pamiętaj. No ale ja nie pamiętam, no skąd wiedzieć nie, w ogóle. Nie, dobra, wiesz co, ja się poddaję, ja nie będę tak rozmawiać. Jak ty nie pamiętasz takich rzeczy, podstawowych rzeczy, w ogóle kalkulacji tutaj, to mnie w ogóle to nie interesuje. W ogóle wiesz co, złamałaś mi serce w tym momencie. No przepraszam, no kurde, nie chciałam ci załamać serca, no. Nie, dobra, ale ja jestem załamany. Dobra, wiesz co, inaczej, musimy porozmawiać na inny temat. Chodź, ja muszę to z tobą wyjaśnić, bo nie wytrzymam. Fiona, wiesz to? Powiem ci tak, nie mam pojęcia. Ja, nie, dobra, wiesz co, nie wytrzymam. Czekaj, dobra, czekaj. Dobra, już. Tak? Słuchaj mnie. Ogólnie to tak, sprawa wygląda tak, że ja jakby wiem, że jest ta baza i tam są drzwi, co nie? I jakby tam jest ten pin i w ogóle tam była Fiona. Ja pamiętam to, ja wiem, że ona tam była. Okej. Okay. Tylko, że nie pamiętam dlaczego, nie pamiętam kim ona jest i w ogóle z jakiej racji i nie pamiętasz gdzie naszego jest. Ślubu. Nie pamiętam. Masz chusteczki, bo będę płakał. Mam ten... Dobra, nieważne, nie interesuje mnie to. Wytrę się w dirta. To mi wystarczy. Siano. Siano mam wystarczająco, nie potrzebuję. Dobra, okay. Inaczej, to może, ja wiem, chodź, ja z tobą się przejdę, pokażę ci co nieco, to może sobie przypomnisz całą sytuację, może ci się to jakoś rozjaśni, nie wiem, będę ci musiał zabrać w podróż po wspomnieniach, kurczę, nie wiem. Podróż po wspomnieniach. Tak, dobra, chodź, okay. Skacz, no, skacz, ja ci wyleję... A, no dobra, nieważne, nie było tematu. Zarąbiście, no, kwiatków tutaj. No to nie... Dobra, to nie byłam dobra, ja. nieważne, naprawię to kiedy indziej, nie chce mi się teraz. Dobra, chodź, w takim razie lecimy w tamtą stronę, wsiadaj do łódki i pokażę ci kilka smaczków, które może ci jakoś... No nie wiem, może chcesz wsiąść do drugiej, jak ci się bardziej chce drugą. No dobra, Jezu, dobra, no już ja tu wyszedłem z propozycją, mogę powiosłować za kobietę tutaj, a jest oczywiście z pretensją, że ze mną musisz siedzieć. Ładnie pachniesz. Serio. Taką... Serem? Mąką w sumie trochę. Nie, no mąką, ale dobrą, taką chyba... Okej. Okay. Chyba... Okej, okay, mogę pachnąć. Nie, serem, mąka do buzi. Jaką mąką? Dobra, nieważne. No nieważne, to idzie bardzo w złą stronę. Pachnę mąką, no. Wiesz co, ja bym się zastanowił nad tym, co w tym życiu robiłeś w takim razie. Chyba znam powód tego, dlaczego nic nie pamiętasz. Idziemy do drzewa. Musimy tutaj ci pokazać kilka rzeczy. Jakiego drzewa? Tu jest takie fajne drzewo. W środku, nie wiem, czy tam jesteś mile widziana w sumie. Ale dobra, nieważne, chodź, wejdziemy do środka. No bo... Ej, tu w ogóle są jakieś te... Tak, właśnie, na ciebie to przygotowałem.
Na mnie. Nie, no chodź, chodź, chodź. Jakby co ręczę za ciebie i po prostu wiesz, jakby nic ci nie zrobią chyba, albo nie wiem w sumie. Nic nie pamiętasz, więc w sumie to tam co mi szkodzi, nie? Dobra, chodź, zejdziemy na dół i teraz tak. Tu chodź, tu. Tu jest taki, czy tutaj, czy może kojarzysz właśnie to miejsce na przykład? No kojarzę. Czy, tak? Co tu się działo? No, nie wiem. Jak nie wiesz? Ale tak. Kojarzysz, no. Nie wiesz co tu się działo? Tak, kojarzę, no. No, to moja wina to jest, no kurde, no nie wiem, nie wiem co robiłaś za swojego nie życia. Nie wiem, no pamiętam takie tak? To, że tutaj zostałam i jadłam kurde kratę, no i tyle pamiętam. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. To chodź tutaj, to może, nie wiem, może ci coś zobrazuje, o tam na górze. Gdzieś tam, taki jakby, o chodź, po prostu, albo nie, bo tam jest ochrona, oni zobaczą, to cię rozwalą. Tam na górze, góry, tam na górze, tam gdzie jest dużo takich lian. Pamiętasz tam to miejsce? Komnata nie. Fiony, coś ci się ten? Nic? Mm-hmm. Nie, nie. Nie? Dobra, no więc to ty mnie w konia robisz, ty nic nie pamiętasz. No nie robię cię w konia, no kurde, ale jak stary, no... Nie wiem, no nie wytrzymam. Dobra, a czekaj, co miałbym ci... jaka była jeszcze taka charakterystyczna rzecz, którą byś mogła zapamiętać? Nie wiem... Czemu tu nie mogę przejść? Wow, jesteś zbyt mało zwinna. No. albo coś innego. Dobra, to nie wiem. Nie wiem nawet, co mam ci powiedzieć w takim razie. Jak ty nic nie pamiętasz, nie wiem, a nie wiesz... Nie pamiętam, ale w większości nie pamiętam. Nie wiem w ogóle, jak to się znalazło na przykład. Mhm. A co pamiętasz? No... Tabliczka mnożenia, no, ale tylko do 10. Nie wiem. No, do 5 bym powiedziała nawet. To co ci zostało? 2 razy 2? 1 razy każda liczba w tym od 1 do 5. Tak. No to naprawdę no. 2 razy 2 to największy wynik, jaki ci wyszedł w takim razie. Nie no, 2 razy 3 też umiem. A, o, i to ile? 9? 7. Czekaj, a ty tu jesteś, chodź do tej łódki, bo ja się... 7, Boże. Dobra, idziemy no, żartuję, w tak. O, dzięki, ja właśnie, super. Nie, żartuję. Dobra, cześć, no to czekaj, to jeszcze jedną rzecz ci pokażę. Może ona ci jakoś rozjaśni całą sytuację. Zapraszam do łódki. No, powciągaj se mąkę, czy co tam chcesz. Idziemy w takim razie, no widzisz, no nic fajnego. Idziemy w takim razie, wiesz co, ja ci pokażę jeszcze jedno miejsce. Jak to ci się nie rozjaśni, to ja nie wiem, to się poddaje tak naprawdę, nie? To jak ty tego nie pamiętasz, to w takim razie ty tą pamięć straciłaś z jakiś tydzień temu. Tak na to z tego by wynikało. Chodź tutaj, tutaj jest coś, co jak to ci nie rozjaśni... Nogi do dupy wchodzą. No dobra, no i niech ci tam zostaną w takim razie, skoro ty nic nie pamiętasz. Jak tak może być w ogóle? To pamiętasz miejsce? Tutaj takie... Tak? Tutaj twoją głowę znalazłem. No, kojarzę też. Tak? To kojarzysz? O, dobrze, to już jest jakiś progres w ogóle. No to kojarzę. Dobra, no i co tu się działo? No ja tu byłam. A, tyle, po prostu to koniec. No, nic byłam. Nic więcej nie pamiętasz, tak. Tylko tyle, że tu byłaś. Mhm. Czyli podsumujmy, nie pamiętasz ślubu? Ej, tu byli w ogóle ochroniarze, ich nie ma. O, dobra, to jest już jakiś progres w ogóle, że pamiętałeś, że tu jesteś ochroniarze byli, no dobra. No, to teraz tak, pamiętasz, że tutaj byłaś, nie pamiętasz naszego ślubu, nie wiesz kim jestem, nie wiesz dlaczego porwałaś Fionę, wiesz tylko, że ci uciekła, czyli krótko mówiąc niewiele wiesz. Dobra, nie wiem, ja się poddaję, no, już mam tego dosyć.